Cześć, ja jestem Sarge. W dzisiejszym odcinku z gry God of War na PlayStation 4 będziemy kontynuować wątek fabularny. Tutaj ostatnio zakończyłem poprzedni odcinek i jesteśmy w drodze po magiczne dłuto. Wąż mówi, że jeśli chcemy dotrzeć na prawdziwy najwyższy szczyt, potrzebujemy dwóch rzeczy. Tajnej runy podróży do Jotunheimu oraz fragmentu magicznego dłuta, który miał wyryjemy. Najpierw ruszamy po dłuto. Tak więc lecimy tam. Ostatnio odblokowałem sobie przejście i będziemy mogli popłynąć. Zobaczymy, dokąd mnie to doprowadzi, czy nie będzie żadnego problemu ze zlokalizowaniem tego magicznego dłuta. To dłuto, którego szukamy. Co to jest? Cieszę się, że pytasz. Mam tu ciekawą historię. Żył niegdyś gigant imieniem Tamor. Naprawdę gigantyczny gigant, który mimo swych olbrzymich rozmiarów był bez wątpienia najwspanialszym kamieniarzem, jakiego znał ten świat. Dumny Tamur pragnął pewnego dnia przekazać swą rozległą wiedzę synowi, ale młody Hrimtur miał duszę wojownika. Być może ojciec bał się za bardzo, a może syn za mało. Tak czy owak, drobna sprzeczka przerodziła się w kłótnię i przepracowany ojciec, bum! Uderzył syna. Hrimtur uciekł w ciemną noc. Czując wielki żal i wstyd, Tamur ruszył za potomkiem. Ale że był roztrzęsiony, wkrótce całkiem zgubił drogę pośród pustkowi Midgardu. Niestety, zwrócił na siebie uwagę kogoś, kogo nie chciał spotkać samotnie w nocy z dala od domu. Tora. No i? Co było dalej? Zobaczysz. Imię jest trochę tajemniczy, co? Wow. Tor go zabił. O nie. Upadł na wioskę? Ano. Upadając, Tamur zmiażdżył urocze miejsce, w którym czczono Vana o imieniu Njord. Tor zawsze twierdził, że to zaplanował. Ale tak naprawdę sukin kot po prostu miał fart. Epicko to wygląda, trzeba przyznać. Nowa lokacja. Są przeciwnicy. Przeciwnicy. Dobrze, Atreusie, w takim razie... Co robimy? Zawalczymy od razu. Dobra robota! To nie jedyny wulwer, z jakim przyjdzie nam tutaj zawalczyć. Poradzimy sobie teraz w takim razie z tym. Aj, trzeba uważać. Wybacz, jeszcze chwila! O kurde, zdążę go wykończyć. Brak słów na to wykończenie, naprawdę. Niesamowicie brutalne. Szukamy dłuta? Czubka dłuta. Bardzo, bardzo wielkiego dłuta. Kolejna porada na temat wulwera. Wycie wulwera to znak, że zaczyna wpadać w szał, który pozwoli mu zaatakować z niewyobrażalną prędkością. Mamy też komnatę zablokowaną. Szósta już. Zapieczętowane magią. Czyli jeszcze jedną trzeba gdzieś odnaleźć. Tutaj trzeba będzie, widzę, użyć strzały. Ten kryształ w pierścieniu wygląda obiecująco. Dokładnie tak, Atreusie. Zaraz to sprawdzimy. Ale pozwól, że jeszcze się wrócę, bo nie rozejrzałem się na początku. Czegoś tutaj więcej nie ma. Konkretnie po tej stronie. Ja tutaj nie przejdę tak czy siak. Jest to mniejsza z tym. Ale na przykład tutaj jakby się coś znalazło. Nie no, chyba nie za bardzo. Możemy tylko jedynie wracać. Ale patrzcie, jest tutaj od razu krokodyna na starcie. Można by go było o mały włos przeoczyć. To od razu zobaczmy, ilu ich tutaj znajdziemy. Dwa, czyli jeszcze jeden gdzieś tu musi być. To co, spróbujemy z tym kryształem. Zmieńmy na strzały porażające.
Okej. Okay. A, dobra, patrzcie. Mogę to teraz przesunąć i wtedy zniszczyć. Zobaczmy. Dokładnie. O, niezła sztuczka. Dzięki. Jego pomysł. Wygląda na to, że musimy iść z lewej strony, ale tutaj oczywiście zwróciłem od razu uwagę na ten sarkofag. A tu rzeczywiście jest dalsza ścieżka. Zmienię jeszcze u Atreusa runiczne przywołanie, bo już akurat Ratatoska w tym momencie nie potrzebujemy. A Wilczy Gniew może się przydać w jakiejś walce. To tutaj też traf. No i idziemy. Od razu łańcuch. Co się stało z ocalałymi? O, Tamur był lodowym gigantem. Gdy umierał, zamroził wszystko swym ostatnim oddechem. Zwróćcie uwagę, że mamy kolejne przejście. Chociaż rozumiem, że to nie będzie oddzielna komnata, tylko właściwie to samo. Tak łatwo przez niej nie przejdziemy. No właśnie. Czyli ta siódma komnata musi w ogóle być gdzieś indziej. No ale myślę, że też ją prędzej czy później znajdziemy. To co, muszę tędy ruszać. I tutaj chyba na górę. Uwaga, żeby tu się nic nie odrodziło mi nagle. Ojej, myślałem, że się to zarwie. Mało brakowało, ale nic się nie stało. Tam się nie przebije. Zanim wejdę na górę, zobaczmy jeszcze tutaj. I też mamy kolejny sarkofag. Co to będzie? Runiczne epolety ze smoczej skóry tym razem. No ale oczywiście nie będę ich zakładał. Te krasnoludzkie myślę, że jeszcze na dłuższy czas mi wystarczą w zupełności. To teraz dopiero ruszamy na górę. Wow. Tam jest. Znajdźcie czubek tego dłuta, potrzeba nam jego magii. Ależ to wygląda. Takie widoki to trzeba przyznać cecha charakterystyczna dla serii God of War. Wrogowie! Atakujemy? No dobrze, Atreusie, atakujemy rzeczywiście. Dostał światła z Alfheimu. Ciekawe co robi. Wulver za tobą! Dobra, zaraz spróbuję go wykończyć. Przepraszam, nie mogę! Nie no, ten widok absolutnie niszczy wszystko. Kolejny wróg padł! Mamy rzeczywiście następnego przeciwnika. Przełamał moją obronę, skubany. Muszę uważać. Uważaj! No, tego już nie przeżyjesz, mój drogi. Uwaga! Nie wierzę. Co tutaj Kratos wyprawia z tymi wulwerami? Jak? Lepiej. Pilnował tutaj tej skrzyni między innymi. Mamy kolejną nową poradę. Jeśli wulwer wpadnie w szał, zacznie atakować ojca, mogę spróbować go odciągnąć za pomocą jednej dobrze wymierzonej strzały. No to jest też całkiem logiczne. Tam coś jest. A patrzcie, mamy też w ogóle kryształ. Ale to by chyba trzeba było zrzucić. I przy okazji kolejny tekst, kolejne runy. Co to znaczy? Njordowi zwracamy dary morza. Ach tak. Rybacy wierzyli, że Njord uspokaja dla nich wiatry i fale. Wielbili go za to i oddawali mu cześć. Tam była informacja, że Njord wydawał się całkiem przyjazny. O, mamy tutaj runy. Czyli gdzieś musi być najprawdopodobniej skrzynia. Pytanie tylko gdzie. No zaraz zlokalizujemy, mam nadzieję. Na razie sarkofag. A nie, nie ma skrzyni, tylko patrzcie.
Tu jest jakieś przejście. No dobra, widzę, że tutaj jest kolejna runa. Szukamy zatem odpowiedniego symbolu, ale patrzcie. Muszę to jakoś inaczej obrócić. Może tak? Dobra, i czy to będzie już to? Jak najbardziej. Czyli jeszcze dwie runy, coś takiego. Sprawdzę to. Najpierw wysuwamy to na zewnątrz. Jeszcze kawałek. Ajaj, nie zdążę w ten sposób. O, teraz wystarczyło. To już jest ta druga runa. Szukamy jeszcze trzeciej, żeby się tam dostać. Ale najpierw zabierzmy, co się da z tego sarkofagu. Kolejny element wyposażenia. Płytowe karwasze tkacza run. Tak to wygląda. Pozostajemy oczywiście przy moich aktualnych. Stąd nie sądzę, że mógł coś więcej zabrać. No to wygląda. To się prezentuje tak, jakby można było rozbić, ale... A patrzcie! Dobra, wchodzimy! Pradawny lodowy, no proszę! Lodowy atak! Aj, nie trafiłem tak jak chciałem. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, udało się odbić, a teraz jeszcze rzucamy w niego. Odbił się! To twoja szansa! Kurde, nie do końca to chciałem wykorzystać. Czekamy, czekamy na to, aż się znowu odsłoni. No, może teraz się uda. Mógłbym go wykańczać, ale to jest jeszcze zbyt wcześnie. Tak go szybciej załatwimy. Jeszcze zmora do tego obok. Ogień nad tobą! Odbijamy pocisk. Ładnie, ładnie. Ale jeszcze chyba jest jedna. Zaraz ją zaatakuję. Dawać, rzucać. Ładnie. Praca ukończona. Czyli już załatwiłem tylu pradawnych, ile trzeba do tej ukończonej pracy. Dobra, jeszcze jedna zmora. Nowy wpis przy okazji dodany. Pradawny wśród lodu i śniegu. Ciekawe, czy o czymś myślał. Nie słyszałem jego myśli. Pradawni nie mają ust ani uszu, a przynajmniej nie zauważyłem, by mieli. Zwykle są spokojni i nie atakują pierwsi. Nie powiem tego ojcu, ale naprawdę nie lubię ich zabijać. Suma! Jeszcze sekunda! Jeszcze jedna zmora. Powiedz kiedy! No dobra. Czyli to była ostatnia. Wrogowie są silni. I nie można ich lekceważyć, to na pewno. Ale patrzcie, co my tu mamy. Pradawny sporo zostawił. Mroźna pieczęć obrony. Serce pradawnego, jego szczątki też. Aż sobie zerknę na chwilę na to zaklęcie. Tutaj w ogóle też zdobyłem wcześniej. Aha, bo to było tutaj. Czwarty poziom. To nie, nie chcę tego w tym momencie. Na razie zostawiamy jak jest. Ja jeszcze ewentualnie sobie od czasu do czasu zerkam poza nagraniem na te zaklęcia, bo na nagraniu nie zawsze chcę na to poświęcać zbyt dużo czasu. Bo wolę to wykorzystać na dokładniejszą eksplorację i na kontynuowanie naszych zadań, ale właśnie poza nagraniem się upewniam, czy przypadkiem nie ma czegoś więcej, co mógłbym sobie założyć. Ej, soki drzewa świata! Przydadzą się. To podstawa kryształu, który widzieliśmy. Ale jak go ściągnąć? No to już wiem, jak go ściągnąć. Mamy tam soki drzewa świata, więc zabrać tylko kryształ i będzie sprawa załatwiona. Tutaj już w stronę tego giganta możemy ruszyć. O, a patrzcie, tutaj też będzie runa chyba, czyli też muszę... Atreusie, tutaj! Tak, ojcze! Czyli też muszę zabrać sobie te kryształy. Weźmy stąd jeden. I spróbujmy w to rzucić.
Proszę bardzo. Nie do końca pamiętam tylko, jak to wyglądało. Chyba to była ta runa, tak mi się wydaje. Zobaczmy. Dokładnie, od razu się przejście otworzyło. I mogę zgarnąć to, co jest w sarkofagu, ale nie tylko, bo mamy jeszcze trochę srebra tutaj. Otwieramy. Ponad 2000 sztuk srebra. Znak strażnika. Legendarne zaklęcie. Znowu zwiększa obrażenia zadawane przed rzut toporem. Ok. Mnie przede wszystkim interesuje, jaki to jest poziom tego zaklęcia, ale mamy poziom 5, więc odpuszczamy sobie. I niczego więcej tutaj nie znajdę, tak? Jak widzę. Jeszcze nie patrzyłem tak dokładnie, czy nie ma tu jakiegoś kruka Odyna. Nie rzucił mi się żaden w oczy póki co, a pamiętajmy o tym, że gdzieś tutaj ten drugi powinien jeszcze być. No ale dobra, póki co zgarnijmy sobie jeszcze ten kryształ z góry. Mogę to tutaj rzucić i wtedy to strącimy. Tak jest. Udało się. No to zabieraj, Kratosie, w takim razie. A, tu jest jeszcze coś do zebrania ewentualnie. A, to akurat do uzupełnienia trochę zdrowia, ale akurat mamy pełny zielony pasek, więc nie ma problemu. Nie spotkałem jeszcze żadnych takich potężniejszych przeciwników na swojej drodze, żeby wykorzystać też szał, ale i na to przyjdzie pora. Będzie tu jakieś przejście, czy jak? A, proszę, kolejna szczelina, od razu będzie przedmiot. Znowu oczywiście pył światów. I to tyle. Jeszcze tylko 4 szczeliny do zamknięcia, chociaż tak naprawdę to chyba 5, bo pamiętacie, że jedna szczelina była tą sekretną z edycji kolekcjonerskiej, gdzie mieliśmy właśnie w edycji kolekcjonerskiej te wskazówki. Ale z tego co wiem, to tamta szczelina się nie do końca tak wlicza, to znaczy jest to 19 szczelina. Więc ktoś, kto nie ma edycji kolekcjonerskiej i kto nie wie o tamtej szczelinie, no to oczywiście musi też mieć szansę, żeby bez tego zrobić grę na 100%. Więc możemy się spodziewać, że szczelin nie będzie 18, tylko 19, włącznie z tą właśnie z tej edycji kolekcjonerskiej. No dobra, tutaj to będzie chyba wszystko. Nie widzę, kurczę, żadnego kruka Odyna póki co. Więc nie pozostaje nic innego, jak tylko ruszać dalej. Ajaj, niedobrze. Ładnie. Na to czekałem. Wow. Ależ te strzały teraz dają radę po różnych ulepszeniach. No i mamy. Wow. Głowa Tamura. Jak tam dotrzemy? Mam pewien plan. Naprawdę? Nie udawaj zaskoczonego. Bez urazy, bracie. Ale nawet Thor z Mjolnirem w garści by się przez to nie przebił. Widać, Thor jest głupcem. To może być zabawne. Chłopcze. Gotów. Drał! Okej, widzę tych potężniejszych wrogów. Więc nie wiem, czy za chwilę może nie wykorzystać sobie ewentualnie szału w takim razie. Pociski za tobą! Jeszcze, kurde, ciągle atakują z daleka. Justa! Już prawie! Nie wiadomo, za kogo się zabrać najpierw. Powiedz kiedy! No to wciąż są tacy dość podstawowi przeciwnicy tutaj akurat. Dobra. Jeszcze ty. Został ostatni. Ale z tym już sobie bez problemu poradzimy. Ładnie. Jeszcze coś słyszałem chyba. No, oczywiście, że tak. Niespodzianka. Jeszcze go zamrozimy i dobijemy. Tak jest. Oho.
Wycofaj się, kurde. Dobra, to na niego weźmy w takim razie ten szał. Wow, jest i więcej. Teraz ataki obszarowe się bardziej przydadzą, bo jest cała grupa wrogów do pokonania. I jeszcze pomożemy sobie teraz atakami z tego ogra. Zaatakujemy kolejnego. Tak jest. Gin. Nieźle. Jeszcze z tyłu. To wy! Chodźcie! Sindri, kurczę. Tak po prostu sobie obserwowałeś walkę, co? Gwałtowne wymachywanie bronią nie pozbawi go osłony, ale cios tarczą w wykonaniu ojca powinien wytrącić go z równowagi. No to wiemy akurat. Ależ tutaj sporo rzeczy do zebrania teraz. Poczekajcie, tutaj sobie uzupełniamy trochę szału i za chwilę resztę weźmiemy od Ratatoska. Ojciec jest dość silny, by zablokować atak ogra, ale później będzie przez jakiś czas dochodził do siebie. Rozsądniej będzie w ogóle unikać jego ataków. No to też zdążyłem zauważyć. Faktycznie te ataki mocniejszych przeciwników mają to do siebie, że mocno wytrącają Kratosa z równowagi. Jest to jednak pewien problem. Dlatego właśnie staram się raczej tych ataków unikać. Jeszcze więcej leczenia. Dobra, to zamieńmy na chwilę Atreusowi runiczne przywołanie. W sumie teraz, kurczę, nie wykorzystałem, a była przecież okazja dobra. Ale tych ataków jest tyle. Tak samo zresztą z atakami runicznymi. Ratatos! Wezwaliście mnie do tego? Mam wściekliznę. Dobrze wiedzieć, już to mówiłeś, wiesz? Okej, niczego więcej chyba nie zostawiłem, tylko właśnie te kryształki leczące, których nie potrzebuję totalnie w tym momencie. Idziemy w takim razie pogadać się z Sindrim. Znowu się nie wiadomo skąd tutaj, kurczę, znalazł. No, to było coś, ta. Walka. Masz, chłop. Okej. No i żeś zmarnował takie dobre jabłko. Jak się ukryłeś? Tu się nie ma gdzie schować. A, tak. To mała sztuczka, którą zna moja rasa. Przydaje się, kiedy nie chcemy być widziani. Potrafisz znikać? Raczej potrafię się przenieść do świata między światami. Wasze umysły nie pojmują tego, co widzą, więc nie widzą nic. Dzięki temu prawie nigdy nie musimy korzystać z broni, którą tworzymy. Ale... chyba nie działa to na smoki. Twój brat chciał wiedzieć, czy dobrze się odżywiasz. To powiem mu, że tak. Broś o mnie pytał? Dawało od niego gorzałą. Znowu daliście mu coś popsuć. Chodźcie za mną. Sindri jest świetny. I ciągle tylko oskarżają się nawzajem o popsucie Lewiatana. Więc tak Brock znalazł się w świątyni, gdy opadła woda. Przeszedł między światami. Tak, a teraz zamilcz. Potrzebuję całkowitej ciszy. Proszę bardzo. Kolejny znak krasnoludów, co? Możemy zatem kontynuować, ale jeszcze sprawdziłbym, co nowego u ciebie. Gotowy jak zawsze. Ulepszenie szpona jest dostępne, patrzcie. Za chwilę to zrobimy. Ulepszymy sobie. Tutaj jest informacja o dostępnym nowym ulepszeniu, ale nie korzystamy teraz z tego, więc podziękujemy. Tutaj... tułów. Też to, co zdobyłem, możemy oczywiście ulepszać. No ale najważniejsze, zainwestujmy w szpona. Tak, mój chłopcze? To mi odblokuje kolejne umiejętności, możecie zwrócić uwagę.
hartowana stal zdobyta. Co nam umknęło? Czego tylko zechcesz, młody. O, patrzcie, to jeszcze będzie dostępny poziom 6. Ale potrzebujemy jeszcze jednej hartowanej stali. Mam nadzieję, że niedługo uda się ją zdobyć. Widzę, że kamień wskrzeszenia mam przy sobie. Niczego nie zgubiłem, więc to by było chyba na tyle. Do następnego, przyjaciele! To zobaczmy teraz w takim razie do umiejętności, jak to wygląda. I patrzcie, ostatnie dwie zdolności Łatreusa i od razu mogę je odblokować. Strzały światłości zadają obrażenia od ogłuszenia. I przewodzenie elektryczności może trafić więcej wrogów. W ten oto sposób całe drzewko umiejętności Łatreusa jest już odblokowane. Bardziej po prostu tego rozwinąć się nie da, a na kolejne ulepszenie szpona musimy zwyczajnie poczekać, chociaż jak widać nie będzie się to wiązało z nowymi umiejętnościami na 6 poziomie, bo takowych tutaj nie widać. Tak więc to by było na tyle. Teraz pytanie... A, tutaj muszę chyba coś zrobić. Czy ja mogłem pogadać z nim? Jak najbardziej. Co tu w ogóle robisz? Poszukuję żużlu ze skapu. Czego? Żużlu ze skapu. Rudy z pewnymi domieszkami, która jest kluczem do nadania unikatowych cech. To, co dla jednego jest odpadem, dla drugiego jest skarbem. Okej. A my ruszamy zdobyć odłamek z czubka dłuta giganta. Tego dłuta skutego lodem? Ha! Powodzenia! Nie dziękuję. Choć może będzie rzeczywiście powodzenie potrzebne. Więc ten twój plan... Może zgadniesz. Na pewno nie zakłada stania bez ruchu. Zgadza się. Ale co mamy zrobić? Czy ten gigant sobie zrobił warkoczyki z brody? Patrzcie na to. Kurczę, Tamur naprawdę lubił biżuterię. Ozdobił sobie nawet brodę. Moim zdaniem wygląda szykownie. No wiecie, jak na zaśnieżone zwłoki. To co, teraz tę biżuterię zniszczymy, jak rozumiem. Roma! Czemu to nic nie dało? A, bo muszę najpierw tutaj pewnie, tylko trzeba to obrócić. Ostrożnie! Mój sklep tu stoi! Spokojnie, wszystko jest wyliczone. Tak naprawdę to nie sądziłem, że to doprowadzi do takiego wybuchu większego. Zejść na dół nie mogę, więc musimy tak czy siak przeskakiwać. Prawie, że moglibyśmy się tej brody złapać, niczym w Shadow of the Colossus i się wspiąć na tego giganta. To by było interesujące swoją drogą. Idziemy do tego budynku? Tak. W środku jest coś, co pomoże nam przebić lód i dobrać się do dłuta? Nie. Myślę dalej. No, Kratos jest bardzo tajemniczy, jeśli chodzi o swoje plany. Ale na pewno ma coś w głowie. Znając jego, nie możemy spodziewać się czegoś standardowego, a wręcz przeciwnie. Oho! Widzę wrogów! No to co, załatwimy go? Ratatos! A nie, ja nie chciałem. Dobra. W takim razie zróbmy tak. Dobra, może uda się go wykończyć? Jest. Kurde, jeszcze nie wszyscy. Ale to było błyskawiczne rozprawienie się z wędrowcem czempionem. Ci wędrowcy chyba mają manię prześladowczą, bo na plecach trzymają wielką tarczę, która ma ich chronić przed wszelkimi atakami z tyłu. I też mogliście zauważyć, że nawet jak strzałem, kurczę, zaatakowałem w tę tarczę, to nic mu nie zrobiłem. Dopiero później, jak troszkę się odsłonił, to byłem go w stanie zlikwidować. I po wszystkich. No dobra. Tutaj możemy
to przesunąć chyba. Mimir, znasz to miejsce? Z przeszłości? Tak, byłem tu raz z misją dyplomatyczną. Negocjowałem pokój między Asgardem i Vanaheimem. Ta wojna pochłonęła tyle istnień. Nie wiedziałem wówczas, że Thor zaczął już wyrzynać gigantów. Czemu giganci byli zamieszani w wojnę pomiędzy bogami? Nie byli, chłopcze. I to jest w tym najgorsze. Nie stanęli po żadnej ze stron. Ale z paranoją Odyna może konkurować tylko żądza krwi Thora. Nie wiem, czy teraz właśnie przejść tutaj, czy tutaj. A, tam jest chyba skrzynia tylko. Tak, dobrze widziałem. Ej, zaciekaj! Spokojnie, Atreusie, nie musisz tutaj wchodzić za mną, bo z tego co widzę, dalszego przejścia nie ma. A tam... Czy to nie jest legendarna skrzynia przypadkiem? Chyba tak. Tylko trzeba będzie chyba na to się wspiąć. Choć z drugiej strony widzę, że można to przesuwać. Okej, okay, a z drugiej strony co się znajduje? Też można się złapać. W sumie to tak chyba będzie lepiej, żeby przeskoczyć na drugą stronę właśnie. Zaraz to sprawdzimy. Więc będę musiał to przesunąć nieco bliżej dalszego przejścia najwyraźniej. Tak, żebym mógł faktycznie wskoczyć i ruszyć dalej. Dobra, może tutaj wystarczy. Zatrzymaj. I teraz dam radę doskoczyć. Czy będzie jednak za daleko? Dam radę. Dobra. I teraz pytanie, czy mogę tutaj skoczyć w prawo. Bo po lewej stronie rozumiem, że niczego nie znajdziemy raczej. Jak najbardziej się uda. Super. No i mamy rzeczywiście legendarną skrzynię. O, proszę. Łaska mrozu. Kolejny mocny runiczny atak. Użyj, aby tymczasowo wzmocnić Lewiatana, aby zadawał obrażenia od mrozu przy każdym ataku i zwiększał premię do ataków zwykłych oraz run. A, czyli taka zdolność, która nie zmienia nam za bardzo ataków, ale właśnie zwiększa obrażenia od mrozu jeszcze. Na razie to sobie wyekwipuję, żeby przetestować przy jakiejś okazji. A tak przy okazji, skoro też Ratatosk się odnowił, to też go wezwiemy. Ratatosk! Nie cackaj się, rozchodzisz to! No i proszę, praktycznie szał został uzupełniony. I tutaj najwyraźniej będzie dalsza droga. Proszę bardzo, którą w takim razie wybierzemy się w następnym odcinku. Więc w tym momencie dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Możecie zostawić kciuka w górę, jeśli wam się podobało. No i zobaczymy, jak nasza dalsza droga po magiczne dłuto będzie wyglądać. Do usłyszenia!